Dobry wieczór Państwu. Czy sowiecka agentura w postaci PRL-owskiego wywiadu była potężnym narzędziem w rękach Rosji? Czy raczej była słabym, nic nieznaczącym organem, który był nieudolny i nie potrafił zadowolić swoich sowieckich, moskiewskich mocodawców ani PZPR-owskich aparatczyków, którzy rządzili w PRL-u? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale zapytamy też o sprawę teczek Lecha Wałęsy i dokumentów, które podobno są gdzieś w Sejmie. Zapraszamy. Autorami dwóch książek są goście, dwaj doktorzy, już habilitowani, bo to są ich prace habilitacyjne, dobrze mówię? Moja, tak? Moja nie. Pana nie. Pan Zbigniew Siemiątkowski, Wywiad a władza, o wywiadzie cywilnym w PRL-u, i pan Sławomir Cęckiewicz, Długie ramię Moskwy, o wywiadzie wojskowym tym razem. Panowie, jesteście kompletnie z innych bajek. Pan jest postkomunistą, pan jest antykomunistą. Zajęliście się tym samym tematem. Jak to się dzieje, że ludzie z tak różnych bajek siadają razem? Jak rozumiem, różni was bardzo wiele w ocenie tego, o czym pisaliście swoje książki? To niech ewentualnie się wypowie pan Cęckiewicz. Ja po pierwsze, moja książka jest inna książka niż pana Cęckiewicza, po pierwsze odnosi się do jednego obszaru służb cywilnych. I tylko badałem jeden aspekt, to znaczy wpływy wywiadu na proces decyzyjny w państwie, to znaczy w relacje, które zachodziły między ośrodkiem kierowniczym państwa, czyli pierwszymi sekretarzami oraz tymi, którzy decydowali w okresie PRL-u o decyzjach, a wywiadem. Jest takie francuskie określenie, meblować głowy. Kto meblował głowy pierwszym sekretarzom? Wiadomo, że to był system zamknięty, z tego też powodu, że pierwsi sekretarze nie znali języków, nie było internetu, w związku z tym gdzieś musieli czerpać swoją wiedzę o świecie. No to czerpali między innymi tę wiedzę z biuletynów specjalnych PAP-u oraz z informacji wywiadu. I starałem się prześledzić ten proces, plus to, co jest jakby korytarzową wiedzą, czyli walka koterii. Koterii w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i w samym Departamencie Pierwszym Wywiadu i przełożenie tych koterii na walki frakcyjne. Nawet nie frakcyjne, co walki koterii w ramach Polskiej Zjednoczonej Partii. A która z tych książek jest bardziej naukowa, pana zdaniem? Po pierwsze, obie są naukowe. Obie spełniają wszelkie standardy. Moja jest, jakby pan słusznie powiedział, stanowiła podstawy mojego kolokwium habilitacyjnego. Obie posługują się aparaturą naukową, myślę, w sposób prawidłowy. Spełniają wszystkie standardy. Z tym, że no, pana Cęckiewicza książka jest czymś na kształt monografii poświęconej wywiadowi wojskowemu. Bardzo dużo jest w związku z tym. Dobrze, niech autor struktur sam swojej książki. Jeszcze nikt nie atakował. Nie, nikt nie atakuje. Pan minister mnie nie zaatakował, więc nie muszę się bronić. Na razie. Tak, no, ja napisałem książkę o wojsku, więc to jest rzeczywiście inny obszar badawczy. I paradoksalnie my się chyba głównie zgadzamy, bo mieliśmy już okazję dwukrotnie rozmawiać, nawet publicznie, o różnych sprawach związanych z wywiadem. My się paradoksalnie zgadzamy chyba bardziej co do oceny wywiadu wojskowego, czyli tego mojego, powiedzmy, obszaru badawczego, aniżeli co do obszaru badawczego pana Siemiątkowskiego, czyli wywiadu cywilnego. Ja jestem o wiele bardziej krytyczny do wywiadu cywilnego, aniżeli pan Siemiątkowski, pan minister. No dlatego, że uważam, że on też był oczywiście bardzo ważnym komponentem, składnikiem tego, co nazywamy tajnymi służbami całego bloku sowieckiego. I to, czego mi brakuje na przykład w książce pana Siemiątkowskiego, to ten aspekt działalności, można powiedzieć, antypolskiej wywiadu cywilnego, czyli tych wszystkich działań skierowanych przeciwko emigracji czy Polonii, bo jakby na tej płaszczyźnie, analizując ten wywiad cywilny, widać właśnie tą jego sowieckość. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o meritum, to jeszcze chciałem zapytać o panów background i jakby no pochodzenie polityczne, czy dawne związki. Czy to, że panowie wywodzicie się z zupełnie różnych obozów, tak? No w różnych momentach byście bliżej lub dalej, ale skrajnie różnych obozów. Czy to ma wpływ na to, jak patrzycie na służby PRL-owskie? No wszystko, czy to były cywilne, czy wojskowe? Po pierwsze, ja swoją aktywność polityczną zakończyłem mniej więcej 5 lat później, znaczy 5 lat wstecz.
jak to określiłem w swoim własnym środowisku naukowym, wróciłem po 15 latach z wygnania politycznego na Uniwersytet Warszawski i starałem się jakby wszystkie te łączące mnie z przeszłością powinny podcinać. Z tego też powodu nikt mi... Ale był pan rozczarowany polityką? Nie, no krótko mówiąc, byłem zmęczony, wypalony, a po trzecie znudzony. Ale pan to nam jest... powiedział, przed nie wszyscy to wiedzą, że pan minister Siemiątkowski wystąpił z SLD. No to bardzo związany z tym. No to 5 lat temu zrobiłem, w 2005 roku. Ale ukrywał to pan, tak? Nie, nie, dlatego że nie ukrywałem. To było jedno z tych cięć, pan powinien, to jest jedno, druga, to jedno z podstawowych. To znaczy, no, uważam, że nie da się uprawiać nauki, będąc jedną nogą w polityce, w jakiejkolwiek najpierw formule, nawet jako doradca na przykład kogoś, już nie mówiąc o tym, że mam gdzieś tam kandydować, a z drugiej strony udawać się bezpartyjnego, czyli niezależnego, obiektywnego badacza. Ale został pan antykomunistą w międzyczasie? No, pan chyba żartuje. No. Tak jak pan wie, w życiu nie byłem komunistą, to tym bardziej nie będę antykomunistą. A proszę nam powiedzieć, czy jest coś wspólnego z tych książek? No myśmy tu zadali pytanie. Silny był ten wywiad i ten aparat, czy słaby? Ja chciałem skomplementować pana doktora Centkiewicza. W trzech momentach piszę o sprawach, które mnie dotyczą. To znaczy byłem świadkiem tych wydarzeń. W dwóch byłem bezpośrednim, opisywane są tam historie związane chociażby z operacją pewną w Afganistanie, czyli w której ja uczestniczyłem. O kilku mogę powiedzieć, że byłem blisko centrum decyzyjnego. I na podstawie tych przynajmniej moich doświadczeń mogę powiedzieć, że książka jest na pewno rzetelna, bo w tych trzech, czterech punktach, w których ja jestem dobrym weryfikatorem, ja dokładnie zapamiętałem te wydarzenia tak, jak je zrelacjonował w swojej książce pan dr Centkiewicz. Z tego też powodu, jeśli chodzi o warsztat, metodologię, nie można nic zarzucić. I pan, że w wielu środowiskach za to stanie zostanie pan wyklęty. Nie, jak można powiedzieć, też po pierwsze, nie przesadzajmy, też nie przesadzajmy. Pamiętacie, co się działo po książce SB Alek Wałęsa? No co mówiono o warsztacie? Nie, to są dwie różne książki, ja nie będę oceniał warsztatu książki, którą napisał pan z panem Gontarczykiem. Rozmawiamy o tej konkretnej książce i w tej konkretnej książce, w czterech przypadkach, w których ja uczestniczyłem, mogę stwierdzić, dokładnie było tak, jak pan opisał. Mogę się różnić, jeżeli chodzi o interpretację, wyciąganie wniosków, ale to pan jako autor pod własnym nazwiskiem ma prawo to robić. Czym się one różnią? Co powoduje, że one są inne w innym wymiarze? Zresztą pan to zwrócił słusznie uwagę. O ile książka pana Sławomira Centkiewicza jest o rusyfikacji i sowietyzacji służb, to moja jest o trudach, boleśnie przeprowadzonym próbach procesu polonizacji tych służb. Czy zdarzało się, że te służby, jedne czy drugie, próbowały być chociaż momentami niezależne od Moskwy? Znaczy, jeżeli chodzi o wojskowe, to pan doktor niech powie, bo ja nie znam tej materii, znam ją zbyt słabo, wiem o swojej, że czym się przez zasadniczo różnią. O ile do prawie 90 roku utrzymywano kontakty ze służbami radzieckimi włącznie z tym, że szkolono oficerów, o tyle po 56 roku w służbach cywilnych nie znam żadnego przypadku szkolenia kogokolwiek w Moskwie z oficerów wywiadu, a nawet w latach 54-56 były to epizodyczne historie. Z czego to wynika? No z dwóch powodów. No po pierwsze, wywiad wojskowy był częścią Armii Ludowego Wojska Polskiego, to była z kolei znaczna jego część, częścią składową Armii Układu Warszawskiego. W związku z tym, to jak generalicja, sztaby, korpus oficerski podlegał unifikacji, to w związku z tym wywiad wojskowy musiał w różnym w takim stopniu, a być może nawet większym ze względu na swoją specyfikę. Z kolei wywiad cywilny był polem eksperymentu tego, co byśmy nazwali narodowych komunistów. Czyli ludzi spod znaku Moczara, a później Franciszka Szlachcica, którzy robiąc perskie oko do znacznej części opinii publicznej, w moim przekonaniu bardzo skuteczne oko do tej części publicznej, robili to na kanwie niezdefiniowanego, nieokreślonego antysowietyzmu, tak można powiedzieć. Pan by się z tym nie zgodził, prawda? Ja się z tym nie zgadzam, natomiast co do diagnozy tej wcześniejszej się oczywiście zgadzam. Przez to, że wywiad wojskowy był częścią w ogóle sił zbrojnych, Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego, on podlegał w o wiele dalszym stopniu sowietyzacji, aniżeli wywiad cywilny. I na przykład jak patrzymy na tą kwestię szkolenia
no to rzeczywiście to jest zasadnicza różnica, to znaczy wywiad wojskowy, ludzie wywiadu wojskowego jakby no w skali takiej, można powiedzieć, masowej, w zasadzie całe kierownictwo tego wywiadu, szefowie najważniejszych pionów, wszyscy musieli odbywać różnego typu kursy strategiczno-operacyjne w Gieru. I tutaj ten link do Moskwy był o wiele, moim zdaniem, ściślejszy jak w wywiadzie cywilnym, co nie znaczy, że w wywiadzie cywilnym tego związku, tego linku nie było, ale on nie musiał być, że tak powiem, tak widoczny przez sam fakt szkolenia całej kadry. Ale jeśli chodzi o zadania operacyjne, o działania na świecie, o pewne pryncypia wywiadowcze, które stawiała Moskwa, to wywiad cywilny oczywiście również tym uczestniczył. Ale to, co pan Siemiątkowski powiedział, przez to, że ten wywiad cywilny był tak jakby uwikłany w tą bieżącą politykę, był podwiązywany pod różne osobistości życia partyjnego, życia państwowego. I to jest duża wartość tej książki pana Siemiątkowskiego, bo pan Siemiątkowski po prostu dotarł do wielu oficerów, też często właśnie wysokich stopniem, no, którzy nigdy z Cęckiewiczem by nie chcieli rozmawiać. A właśnie chciałbym to zapytać, bo panowie no może bardziej lub nie bezpośrednio stykaliście się z żywymi ludźmi, tak? Albo no, czytaliście dużo, nie? Jakoś się staraliście pewnie ich zrozumieć. Czy to byli ludzie, którzy momentami czuli się patriotami, którzy byli po prostu od początku do końca cyniczni i wypełniali służbę, nie wiem, za kasę albo z jakiegoś innego powodu. Jacy to byli ludzie, ci, którzy pracowali w służbach? To było różne w różnym okresie. Znaczy, ja nie dotarłem oczywiście z przyczyn biologicznych do pierwszego pokolenia oficerów, którzy tworzyli wywiad. Pokolenie Sienkiewicza, Witolda Sienkiewicza chociażby, który był długoletnim dyrektorem. To byli wychowankowie szkoły KGB, no, NKWD chyba, tak to NKWD, można powiedzieć, w Kujbiszewie, czyli lata 43-44, tak jak w Jazaniu uczono oficerów polowych, tak w Kujbiszewie przygotowano kadry dla przyszłego Urzędu Bezpieczeństwa, w zasadzie gro funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy w 1944 roku obejmowali swoje stanowiska już w kraju, to byli przeszkoleni w Kujbiszewie. I to było absolutnie pokolenie komunistów, internacjonalistów. Po nich przyszło pokolenie zetempowskie, już wychowane, czyli znaczy awans swój społeczny, zawodowy, zawdzięczało PRL-owi takim, jaki ten Polska Rzeczpospolita Ludowa była. I to byli patrioci PRL-u, bez wszelkich różnic, bardzo ideowi. To jest pokolenie generałów Oskara Słowikowskiego, żyjącego jeszcze pułkownika Bosaka. Tym wszystko można zarzucić, tylko nie można zarzucić cynizmu i oportunizmu. Po nim przyszło pokolenie pacjonistów. A co, oni by to byli ludzie, tak mi się powiem, tak naprawdę oni chcieli dla Polski, no proszę, wierzyli w to, że bronią naszego narodowego interesu? Tak mniej więcej jak miliony tych ludzi, którzy z różnych powodów opowiedzieli się w tak czy inaczej za PRL-em. Duża część w sposób milczący. Oczywiście na spływ... Czym innym jest, nie wiem, no, czym innym jest akceptowanie sytuacji, nawet pójście na wybory, a czym innym jest... No pewnie, ale czymś innym będzie Kwiatkowski, który się włącza w odbudowę Wybrzeża i mówił swoim współpracownikom, komuniści odejdą, a Gdynia odbudowana zostanie. I to jest nasze po prostu zadanie. Bardzo wielu miało tego typu motywacje. Nie na przykład zaskoczyło u pana, tego nie wiedziałem na przykład, w książce, skład personalny drugiego oddziału za generała Komara, gdzie na 150, 28 byli to oficerowie od Andersa i od Maczka, czyli jakaś motywacja była tych oficerów, którzy przyszli. Pana książka przyszły, pokazuje to zupełnie w innym świetle, zresztą widniejących na okładce Jaruzelskiego i Kiszczaka. Ale pan wie, uważali, że to byli silni ludzie, którzy popełniono błąd, patrząc na to przez pryzmat jednolitego traktowania PRL-u, czyli 40 lat. Trzeba to zniuansować, że inaczej, inna była historia w latach 50., inna była w 60., a już w 80. to w ogóle o ideowcach w wywiadzie cywilnym, na pewno w wojskowym podejrzewam, też zapomnijmy, w dużym stopniu zapomnijmy. A pan jak ale to jest taka banalna historia, no to wiemy, że i w latach 40. był inny PRL, czy inna Polska Ludowa. W latach 50., 60., 70. to się wszystko zmieniało i oczywiście w jakim sensie ten model, który pan początkowo zarysował, można również zastosować w stosunku do wywiadu wojskowego. No też w pierwszym okresie to są zwykli jeszcze przedwojenni agenci NKWD, czy tam GPU, prawda, w rodzaju Komara, którzy dowodzą tym wywiadem wojskowym. Często to są po prostu jednostki, można powiedzieć, kryminalne, bo Komar miał na swoim koncie po prostu zabójstwa przed wojną, bo był działaczem KPP odpowiedzialnym za likwidację szpiegów w szeregach Komunistycznej Partii Polski. Zastąpił go przecież później, pomijając Sowietów, którzy bezpośrednio rządzili tym wywiadem
generał Korczyński, który z kolei ma na koncie około 100 ofiar, głównie Żydów, których mordowała jego partyzantka, czy jego grupa nawet na Kielecczyźnie. I później oczywiście ten proces polonizacji, jak oni nawet sami to nazywają w wewnętrznych dokumentach, następuje, przy czym ta polonizacja jest rozumiana dwojako. Z jednej strony rozumiana jest jako wyjazd czy odsunięcie Sowietów z bezpośredniego kierowania tymi służbami, a z drugiej strony, no powiem brutalnie, ale zastrzegam, że to jest cytat z generała Korczyńskiego, odrzydzanie wywiadu wojskowego następuje po roku 56. Zresztą sam Korczyński, już wspomniałem o tym, że ma na koncie te mordy na Żydach, miał na tym punkcie, można powiedzieć, hopla. I do wielu oficerów, których przyjmował do pracy, których zastał, właśnie mówił, że to jest jeden z najważniejszych elementów tutaj, musimy spolonizować ten wywiad. Czyli wrócę do swojego pytania, czy pan dostrzega, czy pan spotkał tam, znaczy spotkał, czy pan czytał, dowiedział się o ludziach, którzy gdzieś wewnętrznie, w głębokim przekonaniu mogli być patriotami. Pan wierzy w to, że oni mogli być patriotami? Ja powiem nie. Jeśli chodzi w ogóle całościową taką historię zarządu drugiego i ludzi, którzy tworzyli ten zarząd drugi, ja tego nie dostrzegam. Natomiast to taki paradoks. A Kuliński był patriotą? Właśnie chciałem powiedzieć. Ja dostrzegam to tylko wśród oficerów, no, którzy zdezerterowali. Którzy mieli oczywiście różne motywacje. Nie chcę powiedzieć, że ta pięćdziesiątka oficerów, która uciekła, nie chcę powiedzieć, że wszyscy mieli motywacje patriotyczne. Pewnie mieli różne. Niektórzy na przykład w pierwszym okresie po 56 roku nie godzili się na tą tak zwaną polonizację, o której wcześniej mówiłem. Tak przynajmniej się sądzi. Natomiast niektórzy, o których tutaj piszę też w tej książce, jak pułkownik Kozłowski, no myślę, że mogli mieć jakieś motywacje. On mi sam napisał, proszę sobie wyobrazić, 30 lat wywiad szukał człowieka, a ja w przeciągu 2 dni pisząc maile, siadając przy komputerze, znalazłem człowieka, który mieszka sobie dzisiaj w Arizonie, i zapytałem go po prostu, dlaczego pan uciekł w 69 roku? I on powiedział, wie pan, ja brałem udział w inwazji na Czechosłowację. Ja wtedy powiedziałem dość. Nie chcę po prostu tutaj dalej służyć, więc to była jakaś motywacja, można powiedzieć, patriotyczna. Czy wywiad był silny, mocny, znaczący? Ja wiem, że to się zmieniało w czasie, ale czy jest jakiś mianownik? Bo wydaje się, że to jest takie rozczarowujące, że te władze miały taką silną agenturę i tak dalej, a tak naprawdę to wszystko było nieudolne, niedziałające. Zależy, jakie kryteria zastosujemy, no bo jeśli zastosujemy kryterium takie, powiedzmy, podstawowe, czyli bardziej dotyczące lat 70. czy 80. Sowieci mówią wtedy, Zachód nas tutaj bije na głowę, jeśli chodzi o technologię. Musicie po prostu nam zdobyć zaawansowane technologie informatyczne, wojskowe i tak dalej, i tak dalej. Tak porównujemy te dwa wywiady, to tutaj cywilny, chociaż nie miał jakby klasycznych kompetencji, które miał wywiad wojskowy, zdobył dla PRL-u, dla obozu sowieckiego znacznie więcej, można powiedzieć 99% tego w ogóle, co Polska Ludowa zdobyła w tym czasie w sposób niejawny, tajny, zdobył wywiad cywilny. A wojskowy, który miał kompetencje, żeby to zrobić, po prostu nie zdobył nic. Po pierwsze, to jest tak, że no nie tylko oczywiście do Związku Radzieckiego szły te technologie, bo ten proszek X czy polopiryna to służyło na panie ministrze, mówimy o myśliwcach F-16, tak, nie, ale, to w Mielcu nie budowali. Ale zapamiętajmy, że również i to w tamtym okresie, kto pamięta proszek X i polopirynę, to niech pamięta, że jest to technologia Hokonowska, czyli technologia, której nie można było sprzedawać do krajów socjalistycznych, a kto zdobył wywiad cywilny. W związku z tym było z nim różnie. Ale ja wrócę do jednej jeszcze myśli, która tutaj padła. Na ile on był patriotyczny, na ile nie. Po pierwsze, w mojej książce jest bardzo dużo fragmentów poświęconych tej aktywności ideologiczno-politycznej. To znaczy wolna Europa, kultura, Watykan, no przecież tam jest bardzo wiele. Jedno działanie 10. Wydziału, który infiltrował szeregi Solidarności Emigracyjnej. I chcę powiedzieć tak. 11. Przepraszam, 8 i 11, tak, 8 i 11. 10. kontrwywiad też tak, ale głównie 11 ma pan rację. Z punktu widzenia warsztatowego, proszę mnie tylko nie łapać za słowo, z punktu widzenia warsztatowego to był majstersztyk.
czytać na bieżąco z Pawłem VI, Janem Pawłem II depesze, które przychodziły do Watykanu i w tym samym więcej czasie czytano je w Moskwie, w Warszawie, rezultaty rozmów z wysłannikami prezydentów Stanów Zjednoczonych papieży. To jest z punktu widzenia warsztatowego absolutnie profesjonalizm, w swojej sprawie, ale profesjonalizm. Ale ten wywiad nie tylko w takim obszarze pracował. Mimo wszystko działalność na kierunku tak zwanym niemieckim, czyli to, co uczyniono w sprawie, ja dosyć dokładnie to opisuję, Adżubeja, to znaczy to, co posłużyło do obalenia Chruszczowa w Moskwie, a było prawdopodobnie pośrednio zdobyte przez polski wywiad i dostarczone oponentom Chruszczowa, że Chruszczow przez swojego zięcia Adżubeja sonduje ewentualność zawarcia porozumienia z Niemcami za cenę zjednoczenia Niemiec, wystąpienia z NATO i ewentualnie daleko idących koncesji terytorialnych Polski dostarczyło, to było zgodne z racją polską stanu. I nie można odmówić tym oficerom, którzy pracowali na kierunku niemieckim. Problem tego wywiadu polega na tym, że on był uwikłany w role polityczne. Ta historia chociażby z Michnikiem i próba jego tam porwania, ona była nieudolnie przeprowadzona, dlatego że ja to przynajmniej tak czuję i mam z dokumentów i rozmów, że oni mieli serca do tego typu działalności, bo to im pachniało esbecją. Oni się do dnia dzisiejszego odżegnują, że nie byli częścią esbecji, choć dokładnie wiemy, no że byli częścią, że część byli tego aparatu. Ale to nie jest tak, że oficerowie, którzy byli dobrymi oficerami operacyjnymi, marzyli o tym, żeby trafić do 11 Wydziału. Padła decyzja polityczna. Wzmacniamy w połowie lat 80. walkę z opozycją, wykorzystujemy wywiad. W związku z tym najważniejszych, najlepszych, najbardziej odnoszących sukcesy oficerów z wydziałów niemieckiego, amerykańskiego zabieramy do 11. Będąc w strukturze zmilitaryzowanej, nie mieli dużo do powiedzenia. W związku z tym jakaś część pracowała z przekonaniem, że trzeba walczyć z Solidarnością, a część robiła, byli w takiej, krótko mówiąc, strukturze. Ale jeśli mogę zapytać, bo mnie bardzo ciekawi pańska osobista ocena, tak? Jak byłego ministra rządu SLD, związanego jednak z tą, człowieka związanego z tamtą ekipą, który pan odszedł, jak rozumiem? I ciekawi mnie, jak pan, powiesz, patrzy na dla pana Kukliński, Ryszard Kukliński jest bohaterem? Czy proszę, banany, proszę mi nie stawiać takich pytań bogatych. Ja spotkałem się z Kuklińskim, rozmawiałem z nim dla pana w Waszyngtonie. Nie jest dla mnie bohater. Aha. Mam być może archaiczne, proszę pana, podejście do tego, co się nazywa po prostu ślubowaniem oficerskim. Oficerowie w żaden sposób nie mogą z własnych interpretacji wprowadzać do tego, co jest po prostu przysięgę oficerską. A Jaruzelski jest bohaterem? Proszę pana... Pan oczywiście może zapytać. Na pewno jest tragiczną postacią. Mhm. To dla mnie nie ulega wątpliwości. Powinien zostać skazany i osądzony jednoznacznie? Oczywiście, że nie powinien zostać skazany, oczywiście nie powinien zostać osądzony i można powiedzieć, że być może w tym pokoju jestem odosobniony, ale 50% tego społeczeństwa mniej więcej myśli podobnie jak i ja. I panowie, umówmy się, że to będzie tak, że do końca życia tak pozostanie, że jakaś znaczna część będzie miała taki pogląd i ja będę miał po prostu odwrotny pogląd. Za krótko jest, żeby tu wyłuskać, dyskutować o jego mandach. Oczywiście nie wszystko mi się w Jaruzelskim podoba. 68 rok na pewno nie należy do udanych kart w jego historii. Nie podoba mi się cięcie po skrzydłach w latach 80. i cięcie po skrzydle reformatorskim i w PZPR-ze i zrównanie reformatorów w PZPR-ze na równi z ludźmi z Grunwaldu i rzeczywistości i pozbawienie partii ostatniego oblicza, można powiedzieć, ideowego tych, którzy pragnęli zmian. Ale to są po prostu rachunki, które temu się wystawi, ale człowieka, a szczególnie przywódca się bilansuje za całokształt i za cały okres. I wbrew temu, co niektórzy będą uważać, ja traktuję, że udał mu się 88-90. To inna ważna postać, Lech Wałęsa. Jeżeli oceniamy za całokształt, to jak pan ocenia Lecha Wałęsę dzisiaj? Ja Lecha Wałęsę oceniam bardzo krytycznie. Nie tylko ze względu na tę historię z lat 70., ale również jako przywódcę Solidarności, nawet w tym okresie, który większość publicystów, a nawet historyków, bo tak pewnie nakazuje polityczna poprawność, uważa za bohatera narodowego, a może i męża opatrznościowego, czyli za lata 80-81. Uważam, że to jego przywództwo w Solidarności powinno podlegać jakiejś krytycznej ocenie i ta moja ocena jest bardzo krytyczna. Jeśli patrzę na losy Solidarności, zwłaszcza
Czyli Wałęsa to zły człowiek. Zwłaszcza od wiosny 1981 roku, czyli od kryzysu bydgoskiego, to myślę sobie i znam to, konfrontuję to z dokumentacją nie tylko wewnątrz solidarnościową, ale partyjną, ale również tajnych służb, no to widzę po prostu, że jakby cały obóz władzy, oczywiście mając swoje makiawelistyczne idee związane z Solidarnością, robił wszystko, żeby to przywództwo Lecha Wałęsy podtrzymać. Ale oceniam go również krytycznie dlatego, że dla rehabilitacji pułkownika Kuklińskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej zrobił więcej jak prezydent Wolnej Polski Lech Wałęsa. Tak, ale ja wierzę w to, że z różnych powodów obóz komuniści mogli chcieć utrzymania przywództwa Wałęsy. Jeśli już to postkomuniści. Nie, my o komunistach w 80-tych. Mówię o tamtych czasach, ale czy nie docenia pan tego, że w latach 70. było tak, jak panowie opisywaliście w swojej książce SBA Lech Wałęsa, ale ten człowiek się potem podniósł, będąc prostym człowiekiem, jednak umiał jeszcze raz stanąć przeciwko. To jest też taka piękna polska historia. Panie redaktorze, no to jest pytanie po prostu, na ile się podniósł, prawda? Też nie możemy przesadzać, jeśli chodzi o tą jego rolę przed sierpniem 80 roku. On tak naprawdę na scenę wchodzi w sierpniu 80 roku, ale dokumentacja, która leży w Instytucie Pamięci Narodowej, która dotyczy właśnie tych lat 80-81, ale w ostatnim czasie na przykład odnaleziono bardzo dużo dokumentów dotyczących jego okresu internowania, czy wcześniej izolacji, bo formalnie był internowany w końcu stycznia 82 roku, no pokazuje, że to nie było tak jedno, ta postawa nie była tak jednoznacznie, że tak powiem, twarda i antykomunistyczna. No on tak, ale większość Polaków, przypomnijmy sobie, dzisiaj nam jest łatwo o tym mówić, tak? Mamy zupełnie inną perspektywę, bo wiemy, że komunizm w sierpniu 80 roku przeskoczyć, stanąć, zaryzykować, to było zupełnie inaczej. Znaczy, ale widzi pan, to jest to pytanie, co przeskoczyć? Gdzie przeskoczyć? O której godzinie przeskoczyć? To są pytania bardzo ważne. Jeśli strajk jest o 6 rano, a tego legendarnego męża opatrznościowego nie ma na tym strajku do godziny 10.30, to jest pytanie, co się dzieje między 6 rano a 10.30. Ktoś inny zorganizował ten strajk i ktoś inny zrobił tą masówkę przy koparce na terenie Stoczni Gdańskiej. A czy pan dopuszcza taki bieg zdarzeń? Ja tu jeszcze wejdę panu w słowo, bo pan minister w swojej książce o wywiadzie cywilnym. To pisał pan doktor, a nie pan minister. Pan doktor habilitowany w jednym z fragmentów swojej książki no, zrobił przypis do wypowiedzi Henryka Bosaka, który sugeruje, że cały sierpień 80 roku był jakąś grą realizowaną na szczytach władzy i później pewnie się ta sprawa po prostu jakby wymknęła spod kontroli. Nie, jest to powszechny pogląd byłych wyższych oficerów MSW i część działaczy partyjnych, szczególnie tych, którzy byli związani z Edwardem Gierkiem. I oni to nie uważają, że to była zmanipulowana. A co pan sądzi? Czyli, proszę pana, ja powiem tak, że nie wchodząc jakby w szczegóły dotyczące epizodu współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa, uważam, że z punktu widzenia historycznych zdarzeń, które miały miejsce po sierpniu 80 roku, a na pewno po 90 roku nie miało to znaczenia. Znaczy, być może ma to znaczenie moralne, etyczne, ale z punktu widzenia zdarzeń politycznych ten fakt nie ma żadnego znaczenia. Ale nie neguje pan, że czyli w kwestii nieudanej prezydentury Lecha Wałęsy, bo uważam ją za nieudaną, ale dlatego uważam za nieudaną, że był do tej roli nieprzygotowany, a jednocześnie determinizm historyczny w tamtym okresie powodował, iż nie było innej możliwości, kolega Wałęsa musiał zostać prezydentem. Powiedzmy jedno, że bo nam już nie mamy dużo czasu, powiedzmy o tym, co dzisiaj pan robił, ale w tym momencie muszę tylko jedną rzecz powiedzieć. Gdyby tak było, że kwestia rzekomo incydentalnej współpracy agenturalnej z początku lat 70. nie miała żadnego znaczenia po roku 90., to panie ministrze, pan to lepiej nawet wie jak ja. Pan w tej sprawie ma zresztą bardzo duże zasługi. To po obaleniu rządu Jana Olszewskiego po 92 roku prezydent Lech Wałęsa nie uruchomiłby całej machiny państwowej po to, żeby grasowali ludzie tajnych służb po całej Polsce, głównie tutaj w Warszawie i w Gdańsku, w siedzibie Urzędu Ochrony Państwa, i brakowały, jak to się elegancko mówi, dokumenty, które go kompromitowały. Znaczy, gdyby to nie miało żadnego znaczenia, to prezydent nie wykorzystałby swojego stanowiska do tego, żeby tą
kolejną operację niszczenia, kradzieży, wyciągania po prostu zarzutów państwowych. Czy miało coś takiego miejsce? Nie, to prawie, że to są fakty podstawowe, które są, nikt tego nie zakwestionuje, no przecież to nie będę przecież nie kwestionował tego, że otworzyliśmy paczkę, która była zdeponowana w jednym z pomieszczeń Urzędu Ochrony Państwa, gdzie na szczęście zachował się zbiór inwentarzowy, w związku z tym dokładnie wiadomo, co pojechało do Belwederu w dzień po wygranych wyborach przez SLD w 93 roku. I co pojechało? Co wróciło? Normalnie ten program powinien się skończyć, ale nasza uroda polega na tym, że możemy go dowolnie przedłużyć. Zresztą bardzo ciekawy wątek i trochę go przedłużymy. Co pojechało? No to pojechały materiały, które jakoby miały świadczyć, jakoby, bo to jest tylko spis inwentarzowy. Trzeba wierzyć, że to, te dokumenty były prawdziwe. Prawdziwy jest na pewno spis inwentarzowy i tytuły, które są w tym inwentarzu. Czy dokumenty są prawdziwe, tego nie wiem. I tak jak myślę, że z jakichś powodów, mówił pan, młody człowiek ze wsi, spod Lipna, znalazł się w wirze wydarzeń gdzieś w 70 roku, przyszła chwila zwątpienia, tak później, kiedy już był dorosłym, dojrzałym mężczyzna, nie potrafił jakby sprostać tamtej próbie. Czyli drugi raz nie potrafił obejść się ze swoją historią. Gdyby się zdecydował wtedy usiąść przed kamerami, na przykład na spowiedź, myślę, że zostałoby to wybaczone mu przez przygniatającą większość społeczeństwa, która to większość społeczeństwa tak czy inaczej z tym PRL-em miała tam swoje jakieś uprawy. Ale tak naprawdę co do faktów się nie spieracie panu. No jakże możemy się spierać, pan Siemiątkowski, jak był ministrem, złożył w tej kwestii zawiadomienie do prokuratury. Poinformował najpierw pana prezydenta Kwaśniewskiego. Przecież dokument, który pan Siemiątkowski sporządził, jest, można powiedzieć, perełką w tej książce SB Lech Wałęsa. To jest dokument, w którym pan... Tak, ale różnica między panami polega na tym, że pan mówi, że to chodziło o jakąś tam spowiedź za lata 70, a pan mówi, nie mógł się Wałęsa wtedy spowiadać, bo jego działalność była szkodliwa dużo później. To już jest ocena. Co do faktu się zgadzamy. Różnimy się co do oceny. Ja cytuję, że na sierpień 80 rok nie miało to żadnego wpływu. Tam Aleksander Kwaśniewski kiedyś powiedział, że słuchaj, jeżeli by faktycznie było coś na Lecha Wałęsę, to my przecież obradowaliśmy w tej Magdalence. Przecież byłyby tysiące wtedy okazji, żebyśmy tego pana Lecha Wałęsę odciągnęli na bok i rzucili mu kwity. A on mówi, mimo że byłem w centrum wydarzeń, mimo że byłem w centrum co decyzyjnego, konstruującego porozumienia okrągłego stołu, nigdzie nikt, ani generał Jaruzelski, ani generał Kiszczak nie dali mu nawet do zrozumienia, że jest coś takiego, że to można ewentualnie wykorzystać. Po prostu nie było ich na rozdzielniku, panie ministrze, po prostu. A nie wiedzieli, te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówimy, działy się to znaczy, w całym okresie lat 80., w okresie stanu wojennego, biuro studiów, służby bezpieczeństwa. Ale co pan chce powiedzieć, że służby specjalne to wiedziały, a Kiszczak tego nie grały tym przez całą dekadę lat 80. Grały tym. Teczki pracy i teczka personalna tajnego współpracownika Bolek nie leżała w Gdańsku w dekadzie lat 80. Ona leżała w MSW w Warszawie. Była w użyciu cały czas, nie została złożona w archiwum, była w szafie podręcznej majora Józefa Buraka i była po prostu notorycznie wyciągana. Zrobili nawet kopię po to, żeby po prostu mieć skopiowaną wersję tej teczki, bo była cały czas w użyciu. I ostatecznie w 89 roku z tego archiwum w Warszawie, nie w Gdańsku, ginie ta teczka, tak? No więc to pokazuje, że naprawdę kto miał mieć wiedzę na ten temat w Warszawie, to ją miał. Być w tych dokumentach, o których dzisiaj, czyli w poniedziałek, dla tych z Państwa, którzy będą oglądać nagranie, mówił Pan, w Sejmie, które mają być gdzieś zdeponowane. Otóż z protokołów posiedzeń Komisji Ciemniewskiego, w której to komisji zresztą był Pan Siemiątkowski, z tych protokołów, które uważam, że i Cezary Gmyz dzisiaj opublikował, czy zacytował w swoim artykule, wynika, że przynajmniej niektórzy członkowie Komisji Ciemniewskiego oglądali te materiały zarówno w siedzibie MSW, jak i najpewniej również w kancelarii Sejmu. Co to są za dokumenty? To jest to wszystko, co określamy skrótowo teczką Bolka, a co było w nocy z 4 na 5 czerwca, czyli kiedy obalano rząd Jana Olszewskiego, w szafie pancernej szefa Urzędu Ochrony Państwa Piotra Naimskiego. Protokół, o którym mówił pan Siemiątkowski wcześniej, to jest protokół z otwarcia tej szafy z nocy, z 4 na 5, który po prostu wymienia wszystkie dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy, które znajdowały się w tej szafie. I z tych materiałów, zanim trafiły do rąk prezydenta i zniknęły,
korzystała Komisja Ciemieńskiego w tym pierwszym okresie jej funkcjonowania. Czy widzieliście te dokumenty, czy nie? Myślę, że byłem przytomny członkiem tej komisji, byłem nawet później w tej trójce, która przygotowała raport końcowy. W związku z tym nie byłem jakby tylko niemym widzem, byłem bardzo aktywny, jak na ówczesny czas. W ogóle sobie tego faktu nie przypominam. To znaczy pamiętam pokój szefa Urzędu Ochrony Państwa, pamiętam ten duży stół, który jest w tym zawalony teczkami i mi przeglądających jako członkowie tej komisji zawartość tego sejfu, o którym pan mówił. I na pewno, tego jestem absolutnie przekonany, tam nawet jeden papier nie wywędrował poza ten pokój, bo pamiętam, że otwarcie tego sejfu poprzedziła olbrzymia awantura z ministrem Milczanowskim, który nie chciał tego udostępnić, tylko na kategoryczne żądanie posłów Porozumienia Centrum, taka partia wtedy była, którzy żądali ujawnienia tych... Czy pana zdaniem pan Cenckiewicz uprawia spiskową i to na pewno nie mogło w żaden sposób być dostarczone do Sejmu. W Sejmie mogło być tylko i wyłącznie protokoły z posiedzeń naszej komisji, kiedy być może referowaliśmy, ktoś tam referował, czegoś dzisiaj nie pamiętam po tylu latach, swoje wrażenia z przeglądania tych materiałów, z czytania tej teczki. Dwie kwestie. Minister Czapla, szef Kancelarii Sejmu, oznajmił, że znaleziono w Komisji Ciemieńskiego nie tylko kopertę, ale cały karton zalakowany, którego zawartość stanowią najpewniej dokumenty wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 70. Pytanie dotyczyło Lecha Wałęsy, on nie zaprzeczył, że to dotyczy ten pakiet Lecha Wałęsy. Druga kwestia, w jednym z protokołów posiedzenia Komisji Ciemieńskiego, pan poseł Serafin, wiceprzewodniczący tej komisji, napomina Próchno-Wróblewskiego co do tego, żeby oddał do MSW materiały, które znajdują się w komisji, a które w komisji nie powinny się znaleźć. Że dotyczy Lecha Wałęsy. Znaczy, że on je ma. Tak, i ta uwaga jest, można powiedzieć, dwojakiego rodzaju. Z jednej strony chodzi o to, że Próchno-Wróblewski zrobił sobie odpisy oglądając akta w MSW, a z drugiej strony jest mowa o tym, że wykonał kserokopię. Kiedy zobaczymy, co jest w tej teczce? Nie chcę mi się po prostu wierzyć, ponieważ pamiętam, tak jak byliśmy obstawiani wtedy przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, nigdy nie było takiego momentu, żebyśmy kiedykolwiek sam na sam pozostali z tymi dokumentami. Nie mogliśmy robić żadnych odpisów. W związku z tym nie chcę się po prostu wierzyć, ale mówię to... No tak, ale poseł Niewórski dzisiaj sugeruje, że wcale tego baczenia ze strony służb takiego silnego nie było nawet. Ale minęło tyle lat, w związku z tym być może pamięci myślę, jeśli pan tak powie, że Czapla powiedział, tak, że są dokumenty, tak. Jest to na wideo, na no to sprawa jest prosta, no to są organy w Sejmie, które mogą się tym zająć. Albo są, albo ich nie ma, jeżeli się... No jest komisja służb, marszałek Sejmu musi udzielić zgody na ujawnienie tych... Tak naprawdę marszałek Sejmu musi... W tej kwestii musi przekazać czy zawiadomić Instytut Pamięci Narodowej i przekazać, jeśli te materiały tam są, przekazać do Instytutu Pamięci Narodowej. Jest szansa, żeby jeżeli są to materiały wytworzone przed majem 90 roku, to oczywiście, tak jak pan powiedział, zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej, każda osoba, pan i ja, jeśli mamy takie dokumenty, powinniśmy to oddać, inaczej to podlegamy odpowiedzialności karnej. Ale jeszcze jedno zdanie. Nie zapominajmy o tym, że dzisiaj te dokumenty, potencjalnie, jeśli one tam są, to znajdują się w rękach ludzi, którzy w momencie, kiedy się ukazała książka SB Lech Wałęsa, znów uruchomili organa ścigania. My byliśmy przesłuchiwani przez prokuraturę. ABW dokonywała analizy książki pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej za ujawnione w niej dokumenty. Więc trzeba jak najszybciej, że tak powiem, poprzez mobilizację społeczną wydobyć te dokumenty z rąk ludzi, którzy po prostu w tym wszystkim uczestniczyli. No mówię tutaj o obecnym obozie rządzącym. Ale rozumiem, że co do tego sporu nie ma, że wszyscy we czterech zgodzimy się co do tego, że warto zobaczyć, co jest w tych dokumentach. Z umiarkowanym moim zainteresowaniem. To, czym się tym interesujemy, czyli to jest prywatna sprawa każdego z nas. W szafie. Ważne, żebyśmy poznali. W szafie jest trup i na tym zakończmy. W szafie szefa Urzędu Ochrony Państwa wśród tych dokumentów był odpis zobowiązania do współpracy z SB Lech Wałęsy. Jest, więc jeśli to tam jest, to jest na pewno fakty, ważny dokument. Każdy z nas ma prawo do własnej ich interpretacji, do własnej oceny. Całą stanowczością Komisja Cieniewskiego takiego dokumentu nie widziała. Ja przyjmuję, że pan jej nie widział. Dobrze, dla ostrożności powiem, nie widziałem tego dokumentu. Ważne jest, że mogliśmy rozmawiać, możemy poznawać historię dzięki obu panom i dobre jest to, że dzisiaj możemy się spotkać w takim składzie, że panowie napisali te książki i te książki są wartościowe, bardzo polecamy.
Bardzo dziękujemy. Zbigniew Siemiątkowski, Sławomir Cęckiewicz. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na następny program za tydzień w poniedziałek o 20:00.